Przychodzą do mnie handlowcy, przedsiębiorcy czy menadżerowie po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób pozyskiwać dzisiaj większą możliwość dotarcia do nowych potencjalnych partnerów czy klientów biznesowych. Pytanie o prospecting jest dzisiaj najczęstszym pytaniem w firmach. Gdziekolwiek, czy bym nie szkolił, jakiekolwiek to by byłyby firmy, czy to jest Danone, czy to jest IKEA, czy to jest Microsoft, czy to są firmy przeolbrzymie w potencjale międzynarodowym, polskim czy regionalnym, czy też jako osoby prywatne w branżach fotowoltaicznych, nieruchomości, czy ubezpieczeń, czy w ogóle sprzedaży bezpośredniej, za każdym razem pada to samo pytanie. Dlaczego? Bo zmieniły się czasy. W 2020 roku według Data Forrester Science żyjemy w czasach, w których kultura i sposób proceduralny tak zwanego online'owego dotarcia do klienta spowodowała, że musimy zmienić sposób naszego myślenia i zasad, w jaki sposób pozyskiwać nowy potencjał biznesowy. Otóż istnieją konkretne zasady, istnieją konkretne procedury, istnieją rzeczy, które już zostały przygotowane dla nas po to, żebyśmy mogli wiedzieć, w jaki sposób docierać do tego potencjału. W świetnej pamięci Jan Kulczyk mówił o tym jasno i konkretnie, że ich umiejętność poszerzania, budowania swojego tak zwanego łowiska biznesowego jest głównym atrybutem biznesowym. Ale pytanie mam teraz do Ciebie takie, czy Ty to potrafisz robić? Czy wiesz, w jaki sposób zmieniły się zasady gry? W jaki sposób online'owo pozyskiwać więcej klientów do Twojego biznesu? W jaki sposób offline'owo czy online'owo działać po to, żeby ludzie na przykład patrzyli, kim jesteś, co robisz i żeby wiedzieli, dlaczego z Tobą współpracować? Całe te umiejętności prospectingu zostały opisane na przykład przez Forbesa, mówiące o tym, że to klienci będą podejmować decyzję o współpracy z Tobą, jeżeli coś zostanie zrobione po kolei i Ty zaprezentujesz to w odpowiedni sposób, oni sami do Ciebie przyjdą. Dlatego przygotowałem, jestem przekonany, że jest to najlepszy dzisiaj kurs w Polsce, przygotowałem w skandalicznej cenie pewien konkretny materiał biznesowy, który ma Tobie nie tyle pokazać, w jaki sposób masz to robić, ale ma Ci przysporzyć przynajmniej dwukrotnie czy trzykrotnie więcej klientów, jeżeli tego wcześniej nie robiłeś. I teraz chciałbym Cię do tego zaprosić. Chciałbym, żebyś kliknął w to nagranie, w ten link nagrania, który jest pod spodem tego filmu, żebyś zobaczył, co tam jest, kupił ten kurs i w momencie, kiedy zaczniesz mieć więcej klientów, by napisał do mnie i powiedział mi albo podziękował za to, że w końcu ktoś powiedział, jak jest i przedstawił konkretne fakty, argumenty i zasady, w jaki sposób pokazać ludziom po tej drugiej stronie, dlaczego Ty istniejesz ze swoim produktem i dlaczego warto, żeby ktoś pomyślał o Tobie w kategoriach współpracy biznesowej. Po to jest ten kurs. Kup go, sprawdź go, przetestuj go i jestem przekonany, jestem, że będziesz zachwycony i o to mi chodzi.